Jeszcze jedno do ciebie, różdżka. R-U-Ż-Ż-T-Ż-K-A. Zaraz rzec z kropką. Zamknięte. U zamknięte. R-Z-Szcz-K-A. Jeszcze jedno do ciebie. Adamie, jaki to jest przypadek? Mateusz. Kołacz. Jestem. Mateusz jestem. Cześć, z tej strony Adam Żywicki i dzisiaj sprawdzimy, jak Polacy znają ortografię. A teraz zaczynamy odcinek. Podaj mi proszę trzy przykłady spójników. Ja coś co spoi. Łączy. Spójnik od spojania. Nie mam pojęcia. Spójników, no to i, albo, lub. Pięknie, bardzo dobrze. I chyba nie wiem więcej. Spójników, jaki? Nie, naprawdę nie wiem więcej. Tylko i znam jako spójnik. Spójniki, no to może jakieś końcówki, ów, coś tam, tak, ten, nie. To są końcówki. Końcówki. Tak, a my tu szukamy spójników. No to ów, coś takiego? Nie wiem, na, pod i obok? One coś tam odpowiadały. Co odpowiadały? Siema, one ci siema! Na coś odpowiadały, na pytanie chyba. Na jakie pytanie? Gdzie? Może? Piździe. Albo miejscownik, celownik. Ja się nie odzywam. Inne rzeczy. To nie to. Bo spójniki spajają zdanie. Czyli przeciwnik na przykład? Jaki nie. Przeciwnik? Przeciwnik. To może być przeciwnik na przykład z zagranicy. Dobra. Dobra, to lepiej chyba powiedzieć nic. Który słowo chrząszcz? C-H-H-H. Chrząszcz. R-Z-H-C-H-R-Z. Sz-Z. Z. C. C-H przez... C-H-R-Z. O. S-Z. C-Z. Tak jest. C-H-O-R. Z, O, S, C, S, przepraszam, S, Z, C, Z. C, H, chorząż! S, Z, O, S, Z. C, H, R, Z, O, S, Z, C, Z. Czyli mówisz chrząszcz? C, H, O. No i O, nie. Jest O? Naprawdę? Nie, też nie. C, H, O, S, Z, chrząszcz! C, Z. C, H, S, Z. Nie. Ja tam słyszę szy. Ja wiem, że słyszysz szy, ale tam nie ma szy. Pisze się poprawnie lud przez L o z kreską, czy lud. Kurwa, lud to lud, ja lud to lud. No proste, kurwa, ja nie tak. Lud, czyli ludzie, to jest poprawnie, i lud to jest lud, czyli lud. L-U, otwarte lud D. Lud z otwartym U, no to są, to jest jakby grupa ludzi. Lud Fortnite. A lud z Fortnite. Lud do... Ja p***le, no, tak grałbym. Pierwsze skojarzenie, tak? Okej. Okay. Na wakacjach. Na wakacje jesteś. Lud, kurwa. Zwykłe U, ponieważ lud to jest taki, który się kapie, jak jest ciepło. L z zamkniętym U to jest taki lud, który kapie. Czyli mówi się lud z otwartym. A L... Dobra, co? Co? Lud, który kapie? UD przez U otwarte coś oznacza, czy nie? Lud. Może oznaczać lud taki metalowy. O, czy... Dobra, nie. Lud, no to wtedy by było U otwarte. Bo jakby chodziło o lud zwykły, to by było zamknięte, mi się wydaje. Lud... Co jeszcze raz? Otwarte. Bo jakby chodziło o lud zwykły, to by było zamknięte, mi się wydaje. Lud bo lody. U z kreską. Lud, lody. M, I, A, Z, D, Z. Ja, Ż, Dż, Y, C. M, I, A, Z z kropką. M, I, A, Ż, Z z kropką. Ż, D, Ż. Że z kropką, idź. M, I, A, Z. Ja jestem za mocny w to. D. Ja chyba powiem nauczycielem polskiego. M, I, Z z kropką. M, I, A,
rzec kropka. Nie, ale nauczyciel polskiego to będzie najprostszy nauczyciel. No tak, wystarczy, że tak. Wie jak to pisze się i jak się jest napisane. Do tego wie czym jest zaimek, przymiotnik, wołacz i jak napisać rozprawkę. Interpretuj dzieła. A w sumie zapomniałem, kurde, projektowanie dział. I odmień Celina. My i... A... Cztery lektury na krzyż. A... No w trzeciej podstawówki. No ale... No tak. R, Z, D, Z, Y, C. My i A, ży z kropką, szy, ży, sy, zy, cy, zy, yć. I dobra. Ty masz maturę, jak nie, to nie, kurwa, mają do chuja. Faktycznie dużo więcej niż dwa zdania nie potrafię przeczytać. A w jakim przypadku jest ten wyraz? Adamie! To jest wołacz. Tak jest. A mówiłem Adamie. Wołacz. Jaki to jest przypadek? Mateusz jestem. Adamie to jest wykrzyknik. A, czyli w trybie rozkazującym. Nie mówimy o tych trybach. A. Mówi się oni umią, czy oni umieją? To i to jest poprawne, ale umią, umieją, umią. Dobra, ale czemu? Oni umieją, oni umią. A umieją, a oni umią. Nie wiem. Do ciebie pytanko. Do mnie pytanie. Oni... Umieją. Umieją, tak. Aha, aha. Dobra, bo tu było na zielono podświetlone oba. A, bo były podpisane na niej zielono, myślę, że obydwie są poprawne. Pytanie. To umieją. Oni... Umieją. Umieją, tak jest. No, oni umią. I oni umieją, to jest poprawne obydwie formy. Piomek, piona. Oni umią. Umią. Oni umią coś zrobić. Mówi się oni umią, czy oni umieją? Oni potrafią. Różdżka. Ry. U zamknięte. Rzec z kropką. S. D. Rzec. K. A. Czy D, Z z kropką, prawda? Tak. K-A. Ry. Ukreskowane. Ży. Z kropką. Czy. K. A. Czy? CZ? CZ. Szy? Ży? Naprawdę? Nie, nie. R? Jego na myśli, że Dawid Ozdoba żyje na 100%. U zamknięte. S, Z, CZ. Ja pierdolę. Różdżka? Tak? R, U zamknięte, Z z kropką, C, Z, K, A. R, U zamknięte, rzec z kropką, K, A. R, U zamknięte, R, Z, szcz, K, A. R, Z, U zamknięte, S, Z, C, Z, K, A. Nie ma szy w różdżce. A, C, Z. Jej. Jaki to rodzaj nijaki? I podaj przykład. Nijaki to jest rodzaj bez określonego rodzaju, to jest, nie jest męski ani żeński, tylko na przykład krzesło i to jest to krzesło. To krzesło, bardzo dobrze, super. A jakiś przykład rzeczownika nijakiego? Oho, dzieci wstały? No na przykład samochód, jakakolwiek rzecz chyba. Tak? Znaczy nie, to jest ten samochód. Rodzaj nijaki to jest taki na przykład, gdzie nie jest określona... Tak, tak, no, możesz, no. Na przykład 3 złote. Ale to mówisz o liczbie mnogiej pojedynczej. Ja pytam o rodzaj nijaki. Bo jakie są jeszcze dwa inne rodzaje? Człowiekiem. To czy w ogóle w polskim są rzeczowniki nijakie? To jest pytanie. No, nie. Może teraz wane głupa, znaczy głupoty, ale może być to płeć. Może być płeć nijaka, tak? Dokładnie. Ale jak mówisz ty... No, tak, ale taka jest prawda. Teraz jest również... Możesz czuć się ono. Czyli w sumie to jest płeć chyba nijaka. Także dobrze odpowiedział. Dobrze odpowiedział. To mi się podoba. To jest ta płeć, to jest nie. Rodzaj żeński. Czuje się ono. Ale się załóżmy, mój zaimek to ono. Płaka, to kim jest. Więc... To jest dobre pytanie. A co dokładnie zrobi? No będzie musiała zrobić parę operacji. Tak? No to ale jeśli ona się stanie facetem, to będzie...
Nie ma, nieważne, nie chodzi o przejście operacji. Ważne jest, czym się czujesz, bo genitalia nie mają najmniejszego znaczenia. Tak, Mara, on dziś jestem, proszę księdza. I tak masz się do mnie zwracać. Proszę, łamane na księdza, bo tak się... Ja pierdolę, nie.